Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry City Skylines 2 na moim kanale. Na samym początku zaczniemy sobie od tornada, które przechodzi nieopodal mojego miasteczka. Mam nadzieję natomiast, że nie wejdzie ono gdzieś tutaj w tą strefę przemysłową. Byłaby to nie lada katastrofa. Uważam też, że powinienem chyba postawić wreszcie... O, znikło tornado, nie ma. Więc jakoś tam chyba dużych szkód mi nie wyrządziło, na szczęście. Uważam też, że chyba powinienem postawić jednak wysypisko śmieci. I tutaj dobrze chyba się sprawdzi kupienie tego terenu. Chociaż wysypisko śmieci nieopodal rzeki to nie jest raczej dobre rozwiązanie. Też musiałbym zobaczyć na przykład surowce naturalne, które tutaj gdzieś występują. Tu mamy wodę. Wody nie chcielibyśmy zanieczyścić. A jeśli chodzi o na przykład wiatr... Czekajcie, to jest woda, dobra, hałas, zanieczyszczenie i wiatr idzie w tamtym kierunku, więc teoretycznie gdzieś w tych okolicach wysypisko śmieci chyba w żaden sposób by mi nie zaszkodziło, a jednak uważam, że muszę je postawić, ponieważ o, chyba stąd by było w ogóle. Albo nawet stąd dobrze by było pociągnąć drogę gdzieś w tamtym kierunku i dać wysypisko śmieci tak totalnie na jakimś zadupiu. Jeszcze raz się upewnijmy, czy tutaj są jakieś źródła wody, więc to spoko. Za chwileczkę też dobijemy sobie 15 poziom. Teraz więcej obiektów narzeka mi na nagromadzone śmieci. Centrum recyklingu, spalarnia odpadów. Centrum recyklingu, jeżeli chodzi o ten obiekt, no to ja mam już nawet dwa. I są one dosyć... Czekajcie, to chyba było, nie, farma. Dwa centrum recyklingu miałem, jedno postawiłem też już niedawno, a tu jest drugie. No i tutaj też widać, że już to powolutku nie daje za bardzo rady. Ewentualnie chyba z tego przetwarzania możemy sobie wybudować, tutaj z tego co pamiętam, jest jeszcze zakład przetwarzania odpadów przemysłowych. Zakład przetwarzania odpadów przemysłowych zbiera i przetwarza toksyczne śmieci powstałe przy produkcji przemysłowej. Powoduje to mniejsze zanieczyszczenie gleby przez zakłady przemysłowe. Raczej to aż tak dużego wpływu tutaj na tą moją gospodarkę nie będzie miało, natomiast wysypisko śmieci, no miałem nadzieję, że się obejdzie bez niego. Chyba z tej strony sobie postawił wysypisko. Niedaleko farmy, może to też nie mieć zbyt pozytywnego wpływu na dobrą sprawę, natomiast uważam, że no, muszę postawić jakieś to wysypisko, nie? Mimo wszystko nie mam wyboru nawet, chyba, w sumie. I zrobimy coś takiego tutaj. Niech to będzie teren pod wysypisko, wiatr jest w tamtą stronę, więc nie powinno nam to w jakiś sposób zaburzać tutaj tej naszej farmy. Okej. Okay. Jest coś, czego mi na przykład brakuje w tej grze, a mianowicie chodzi mi głównie o to, że powiedzmy nie mogę, ja chciałbym rozbudować wysypisko, widzicie? No i dobra, rozbudujemy sobie o to i tutaj już na przykład chciałbym dobudować jakieś budynki, no to na przykład nie mogę dobudować w tych miejscach, tych budynków. No tutaj na przykład to mogę, a to jest co? Punkt zbioru niebezpiecznych odpadów. No to na razie niech nie będzie aż tak potrzebne. Nie mogę wybudować na przykład z drugiej strony. Brakuje mi takiej przestrzeni, że to musi być połączone, a na przykład nie mogę tego wybudować gdzieś tam, wiecie, w tej najbliższej takiej okolicy. Zauważyłem też, że sporo zakładów przemysłowych mi zaczyna powolutku upadać, mimo że zapotrzebowanie i podatki na tych zakładach są naprawdę niesamowicie, nieziemsko małe, bym wręcz powiedział. Dlatego też moja lokalizacja jest tak poniekąd takim troszeczkę rajem podatkowym. No i tutaj też widzicie, że... Nie wiem, być może wynikać to stąd, że mam niskie podatki i oni nie chcą... Co to? Chcę to wyburzyć. I to też chciałbym wyburzyć, no bo jest puste. Też głupie trochę jest z tym wszystkim to, że te budynki, które są puste, nie są jakby na nowo zasiedlane, mimo że zapotrzebowanie jest dosyć wysokie. Domyślam się też, że jeżeli na przykład zwiększę opodatkowanie na mieszkańcach, niech będzie, że powiedzmy najniższy podatek to będzie na poziomie te
7%. 7% uważam, że to jest akurat ok. Nie możemy tutaj ustalić, jak to w naszym cudownym państwie, kwoty wolnej od podatku, więc niech to zostanie na takim poziomie. Przemysłu nie będziemy ruszać, komercjalnych też nie będziemy ruszać. No i tutaj biurowce, dosyć mocno biurowce gdzieś tam chcą w jakimś sensie oczekiwanie na karawan. Cały czas z tymi karawanami też mam małe problemy. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Ruch uliczny tylko mają pretensje. Uczciwe podatki. Dostępność wypoczynku. No też na jakąś tam, na jakiś wypoczynek nie narzekają. Jedyne co, to mamy znowu wysoki czynsz. Problem z wysokim czynszem. Nadal nie chcą mieszkać w małych... w gęstszych lokalizacjach, mimo że czynsz im przeszkadza. Co chciałbym zrobić w dzisiejszym materiale, to na pewno dobić ten kolejny poziom naszych osiągnięć. No i teraz tak, co nam zostało do odblokowania? Pasmo satelitarne, to na razie nam nie jest aż tak potrzebne. Turystykę mamy ogarniętą praktycznie na full. Mamy metro i mamy powietrzne. Mamy tutaj jeszcze więzienie i centralna agencja wywiadowcza. Na razie chyba nie będziemy się aż tak interesować. Mamy dopiero 67 tysięcy mieszkańców. Centrum Badań Geologicznych mamy również tutaj. Może bym się zainteresował tym zakładem przetwarzania odpadów, ale to jeszcze zobaczymy. Bardziej mnie interesuje chyba Instytut Zdrowia Publicznego i nie wiem, czy mi wystarczy punktów na zaawansowaną przepompownię wód. Sądzę, że powinno mi to wystarczyć. W elektrownię jądrową na ten moment nie będę szedł. Wielkie mosty też mi nie są potrzebne. Ogólnie brakuje mi takiej aktualizacji już po tych kilku miesiącach, od kiedy gra wyszła. Przydałoby się właśnie mieć jakąś taką większą aktualizację, coś więcej. Bo na dobrą sprawę tych budynków no nie mamy aż tak dużo. Też troszeczkę się zawiodłem. Czekajcie, co tutaj był za region? Oni by chcieli więcej tych biurowców, nie? Ja akurat jestem skłonny iść w kierunku biurowców. Powiem tak. Gdybyśmy zrobili tą strefę z biurowcami, gdzieś w tym miejscu jeszcze dodatkowo, wiem, że oni by chcieli jeszcze więcej mieszkańców. Ja tu postawiłem też urząd pocztowy. Najpierw wyrównajmy glebę. Chociaż troszeczkę. Wiem, że przy tych biurowcach może być też taki problem, że oni gdzieś tam będą narzekać, że ej ziomek, postawiłeś tam biurowce przy torach. No tak, tak zrobiłem. Dokładnie tak. Czekajcie. Drogi. Nie mogę, bo mi zawadza tam o pocztę, tak? Nadal. Tu mogę zrobić skrzyżowanie. I wtedy zrobiłbym tak. Nie chcę też, żeby tych biurowców było to jakoś nie wiadomo ile. Ale mimo wszystko chciałbym właśnie o tym wysokim zagęszczeniu te biurowce, nie? I ewentualnie może jakieś galerie handlowe bym poprosił. W tych okolicach. Takie centrum handlu i biznesu zróbmy. Biurowce momentalnie zniknęły, jeżeli chodzi o usługi handlowe, no już nie do końca. Ale to też tam troszeczkę przyspieszy tutaj nasz rozwój, jak tylko się to już wybuduje. Tu w teorii to widzę, że jakbym chciał mieć więcej mieszkańców, to tylko i wyłącznie o tak, w taki sposób. Inaczej oni nie chcą to za cholerę mieszkać, nie? Mogę im nawet zrobić tutaj. Jak chcecie mieszkać przy rondzie, to możecie mieszkać przy rondzie. Nie narzekajcie proszę tylko na hałas. Cały czas nie wiem, czy jest jakaś w ogóle możliwość, żeby usunąć. W sensie, żeby budynki, które zostają opustoszałe, były automatycznie usuwane. Nie wiem, czy ten handel tutaj dobrze na to wpłynie. Mógłbym tutaj też postawić na przykład parking. Wydaje mi się, że spoko opcja. Będą się z tego cieszyli. I zrobimy opłatę parkingową
14, niech mają 14 dolców. Dwa małe parkingi im wystarczą. Już mamy jakieś pojazdy nawet na parkingu. Centrum zapobiegania chorobom. Tego nie możemy rozwinąć. Uczciwe podatki. Nadal są zadowoleni. Dostępność wypoczynku też jest w miarę okej. No i z tym wypoczynkiem. No mi trochę brakuje. Park wodny. Park wodny mamy chyba też i tutaj. A, jeszcze wieże obserwacyjne im nie postawiłem chyba. No też możemy tu dać. Następny poziom. Kamień milowy, 15 odblokowany. 4,5 bańki dostaliśmy prawie. Sporo punktów, co prawda 15 tylko. Ale akurat faktycznie może się to sprawdzić, bo 15 punktów mi będzie potrzebne najprawdopodobniej do... To można jakoś rozbudować? Nie, nie można. Wieża widokowa praktycznie w centrum. Także to powinno być w miarę spoczko. Które te bloki? To nie jest H do wyburzenia. Wybórz obiekt. I oni cały czas mi tutaj co chwilę chcą się wyburzać. Nie wiem dlaczego. Dobrze. Więc mamy te punkty. I tak jak wspominałem, będę chciał Instytut Zdrowia Publicznego odblokować. I będę chciał odblokować... No mam 8 punktów. Ale muszę mieć chyba też to odblokowane. No właśnie, no właśnie, więc... Straż pożarna. Urząd miejski, więzienie. No to na razie nie chciałbym w to iść aż tak. Powietrzne i metro. Może warto by było to metro ogarnąć. Mamy tramwaje. Instytut odblokowałem i zostały mi 4 punkty. Mogę sobie iść w powietrzne. Mogę sobie odblokować więzienie. Mogę sobie odblokować Centrum Badań Geologicznych. Z wszystkiego po troszku powinno być ok. Czemu? Teraz chyba już powinno docierać, bo tutaj rureny były podpięte. Dobra. Gdziekolwiek nie będziemy w tym mieście, wszędzie tylko korki. No właśnie, i te korki za chwileczkę sobie rozwiążemy. Natomiast na samym początku z pewnością będę chciał poprawić wasz zasrany stan, Instytut Zdrowia Publicznego. Tutaj już mamy coś tam od zdrowia. To może być spoko, żeby postawić im więcej. Tego znowu nie możemy rozbudować bardziej. Mamy też edukację, badania geologiczne. Tutaj mamy taki nasz zakątek edukacyjny. O, w tym miejscu, a bo tam był parking, dobra. Tego też już rozbudować nie możemy. 200% złoża rudy, całe miasto. 200% złoża ropy, całe miasto. 3% szans na ukończenie szkoły pomaturalnej, też całe miasto. I co my tu jeszcze odblokowaliśmy? Odblokowaliśmy metro. Metro. Stacja rozrządowa metra. Tutaj mamy stację. O, o, pięknie. To jeszcze taki numer mi tu wywinęli. Gdzie ja to mam zmieścić? Mordo. Tu już nie ma miejsca. A to się wkopałem trochę. Z drugiej strony może nie aż tak bardzo, jak mi się wydaje. Tu jest im potrzebna droga. Nie wiem, czy... Co to jest? Zajezdnia tramwajowa. Nie wiem, czy tej farmy stąd nie wydupczę. W sensie, nawet może ją zmniejszę tylko o dotąd. I tutaj to metro dupnę.
Chociaż nie dupnę, bo to musiało być w tą i w tą stronę. Więc najlepiej to metro, gdybym miał tak. Tutaj znowu są korki. A są korki, mogę im rozbudować drogę na przykład, nie? I tutaj na przykład ten skrawek drogi, gdybym chciał im rozbudować. No właśnie, to jest trochę za daleko. Jak to zrobić z tymi tramwajami? Że tak powiem, troszkę tego nie przemyślałem. To jest kawał obiektu, nie? No ja tu nie mam za bardzo aż tak miejsca na to. Chyba, że wyrównam sobie tutaj trochę teren. I jakoś to rozwiążemy. Coś takiego. Tą drogę bym musiał pociągnąć dalej. Metro, metro. Z drugiej strony to ja bym wolał mieć chyba tak, w ten sposób, że do metra w tą stronę. To tak, najpierw chyba metro, dopiero będziemy się podpinać pod to metro, pod tą stację, zajezdnię. Tutaj. Pierwsza linia metra. Tu jest metro. Co to jest? Podziemna stacja metra, naziemna stacja metra, okej. Okay. Ja sobie to przekręcę w ten sposób. I teraz będę chciał się podpiąć drogą. Metro powinno iść górą, nie? Pojawi się linia pomocnicza? Nie pojawiła się. Dobra, coś takiego będziemy mieli. Czy to możemy jakoś rozbudować? Hala serwisowa. Dodatkowe tory. Rozbudujmy to już tak, żebyśmy mieli to z bańki. No i hali serwisowej na przykład nie mogę tutaj postawić, bo... Może później się gdzieś tutaj przy tych torach ogarnie. No metra jeszcze nie stawiałem. Tu są pojedyncze, tak? Wszystkie. Tu są jakieś podwójne. Tu nie jest w ogóle droga połączona. Tak,
To jest podziemna. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate, who doesn't fear extending their ears to the... A tory idą pod ziemią, będą szły? Let us move now from the musical page. Kurde, ja to bym z tym metrem zrobił, nie wiem jeszcze jak. No najpierw to właśnie jest... Podwójne. I co? I też to muszę zrobić w ten sposób? Idzie na ziemi. No metro to pod ziemią, tak? Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my cennej przestrzeni miejskiej. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit. Tu się nie połączyło. Nie będzie jakoś, wiecie, super dużo tego. Chyba za ostro. Tu i wtedy bym mógł iść sobie gdzieś tam pod ziemią. Gdzieś tam sobie dawać te stacje metra, nie? I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Nie, metrem chyba zajmiemy się w następnym odcinku, bo ja to muszę jakoś bardziej sobie zaplanować. Nie wiem, czy w ogóle to miejsce, które sobie tutaj zrobiłem, czy to jak gdyby sprawdzi się też. Wyrównajmy tu trochę ten teren. Być może zbyt pochopnie postawiłem tą stację tutaj. Powinienem ją może nawet dać gdzieś dalej. Nawet ja bym ją dał poza miastem gdzieś, to też nie, no teoretycznie i tak jesteśmy już poza miastem. Ciężki temat, ciężki orzech do zgryzienia. Żeby to ładnie jakoś zaprojektować, no to musiałbym mieć sporo terenu. Gdybym nie miał tego, to na pewno by się udało. Gdybym to przesunął bardziej w tą stronę, też jest taka możliwość, że bardziej by mi się to udało. Czy mogę spróbować to przesunąć? No właśnie, nie mogę tutaj tego przesunąć. Dać to z drugiej strony? No też nie bardzo. Tutaj przeszkadzają tory. Będę musiał nad tym pomyśleć. Jeśli chodzi o planowanie linii metra. Na przykład nawet tutaj na strefie przemysłowej, bo jak to jest podziemne, no to nawet na strefie przemysłowej można tą linię metra zaprojektować, nie? Jak macie jakieś pomysły, to ja chętnie poczytam. Już jest na przykład właśnie, że zapotrzebowanie na mieszkania o wysokim zagęszczeniu. Nie wiem, czy to przez podatki. Ile ja tu w ogóle zarabiam? 116 tysięcy. Miasto bogate w PIN, nie? Lotniska nie odblokowaliśmy żadnego. Naziemna stacja. A czy ja mogę na przykład wypuścić tak, żeby one sobie jechały po prostu w jedną stronę tylko? Chyba mogę też, nie? Żeby mi te tory poszły tylko i wyłącznie w tą stronę gdzieś. I powiedzmy, zrobiłbym tutaj gdzieś stację podziemną metra, na przykład. Tu nie pasuje. A powiedzmy, nie wiem. Jak dam tutaj? Coś się wyburzyło?
coś się wyburzyło. Ale pytanie właśnie teraz. No właśnie, tylko część, nie? Bo tutaj jakby dalej mogą postawić sobie biurowiec. No i tu mamy tory. Mamy pierwszą stację. Nakładają się obiekty. A stacja jest stawiana ile? Nie mogę to przez drogę puścić? Nie wiem, 20 metrów? No. Zaraz, zaraz. To była podziemna stacja. Chcę iść pod ziemię. I idę. Teraz dopiero. To jest moja pierwsza stacja metra, tak? Na przykład mogę postawić sobie drugą stację metra tutaj? Mogę. To mi się też połączyło. To się nie połączyło. To musi po prostu zejść sobie w dół. Więc teoretycznie tutaj stąd mógłbym zrobić tak, że... Nie wiem właśnie, czy tory od metra to są takie same? Nie chciałbym też zapchać jakoś tej linii. Ale możemy zrobić tak. Nie 20. A podnieść to trochę. Może nie aż tak zrobić. Tutaj to bym chciał pospinać, wiecie? Tu są podwójne. Te pojedyncze bym chciał też pospinać tu. Jakoś to ogarniemy zaraz. To chyba nie jest dużo. Zrobimy pod ziemią. No, tylko teraz pytanie. A czemu się to nie połączyło?
Chyba jeszcze niżej muszę to zrobić. Czy metro jest na 20? To nie tak może zróbmy. Zróbmy od tego do tego. I czemu to tak wygląda? Nadal nie bardzo pojmuję. Okej, teraz się połączyło. Więc mamy już dwa przystanki metra. Teraz wypadałoby zrobić coś takiego, że stąd wyjechać tymi torami jeszcze, nie? Tylko już na powierzchni. Tutaj jeszcze damy tak podwójne w ten sposób. Czy one się spięły? Nie do końca. No nie da rady tak. Musiała w dół? A co, one muszą iść górą? Chyba nie. No tu może być ciężko wyjechać, faktycznie. Nie zajdę tak szybko w dół, bo muszę to pospinać. Jedyne co mogę zrobić, to przeciągnąć to tak i te tory na przykład dać w dół. Albo w górę dać te. A linię wysokiego napięcia dać niżej. Najpierw wybuszmy. Tak, żeby mi ona tu nie przeszkadzała za bardzo. Też ludzie się na pewno bardziej ucieszą, jak tej linii wysokiego napięcia tu nie będzie. Dobra, linia wysokiego napięcia z bańki. Dalej będziemy się bawili z tym metrem w następnym odcinku, bo nie chcę też, żeby ten odcinek trwał jakoś super długo. Nie wiem, czemu oni ciągle mi tutaj, kurde, z tym narzekają, no. To jest mega niezrozumiałe. Nie wiem, czemu teraz ten pasek spadł. Czy oni chcieli dopiero co te tańsze bloczki. Wysoki czynsz i narzekają na wysoki czynsz. Nie mam pojęcia. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to chętnie poczytam na ten temat. No bo mnie to troszeczkę już irytuje. Ci cały czas szukają kogoś do pracy. Na razie widzę, że rynek pracownika standardowo. No troszeczkę się tutaj trzeba skupić na takim uniknięciem tego braku wykształcenia. Co tu się dzieje? Uszkodzenie od warunków pogodowych? A co nim się tam dzieje? Bo nie wiem. No już się skończyło. Okej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Metropolię już mamy. Będziemy sobie tutaj tą linię metra chyba chcieli właśnie rozwinąć na tyle, żeby odciążyć ten transport. Też wydaje mi się, że trochę za ciasno to wszystko jest zrobione przeze mnie. Natomiast jest to moja pierwsza seria.
City Skylines na kanale, więc też weźcie pod uwagę, że na razie się jeszcze trochę uczę. Na pewno z perspektywy czasu zaplanowałbym to już troszeczkę inaczej, bo no mamy bardzo dużo tego miejsca. Ja tego miejsca mam też dużo wykupionego, na dobrą sprawę. I jeszcze więcej możemy go wykupić. I tak też uczynię. Za bańkę. Wiesz, myślę nad jeszcze zmianą lokalizacji. Chociaż no zmiana lokalizacji teraz już tego metra to może nie mieć sensu za bardzo. Bo gdybym dał to metro tutaj, zobaczcie, to miałbym naprawdę mega opcję na to, żeby to sobie rozbudować. Dałbym w tą stronę, tutaj bym zrobił zawijaska, wpinamy się tu w miasto, lecimy sobie dookoła. Nawet może nie dookoła, tylko dałbym to w ogóle tak gdzieś tutaj. Taką objazdówkę i zrobić tak, wiecie, z 5-6 tych przystanków. I spinać tutaj gdzieś na przykład tą linię w tym miejscu, nie? No zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.